Hej, witam was serdecznie, to jest Batajron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Seven Days to Die. Skończyliśmy tutaj... Aha, ten misiak jakiś chyba siedzi, co? Przy tym kinie sprawdzę sobie, co tu jest. Wow, dzięki, wow, super. Dobra. A, tu już zaglądałam, co? Ale tu chyba nie. O Boże, tu w ogóle puste. No zobaczymy, co w tym jest tu. Halo, puśćcie mnie. Puśćcie mnie, może bym sobie to naprawiła już, bo to tak... Ledwo, ledwo, co? Gdzie ja mam... Tu mam do naprawy coś, sik. I to napraw. Dobra, to też sobie naprawię tego. No, spoko. Zobaczymy, co tam będzie fajnego. Albo i nic. Pewnie nic. Zemiaki będą. Normalka. Tego tu nas dostatek będzie. No, wyłazić. Ale to bardziej taka scena, bardziej koncertowe rzeczy, a nie teatr. Kto to tłumaczył? Przepraszam bardzo. Jakieś takie miejsce na imprezy, a nie na kino, gdzie? Nawet na teatr nie bardzo by mi to pasowało. Takie średnie. Złomuję obydwie rzeczy, po co mi to? Coś tu, chyba że u góry będzie gdzieś. A tak nie sądzę, szczerze powiedziawszy. Mam jakiś sejfik. No oczywiście, że za pierwszym razem się nie otworzy, no gdzie, po co? Jejku, ktoś mi tu zaraz na plecy wejdzie. No come on, weź, że się otwórz. No, ja już... Widziałam, słyszałam. Jest jakby kina chce, co? Też chce coś obejrzeć. Tam pewnie nic nie będzie, a zużyję 1 500 000 tych petrychów. No i co jest? Amunicja, no. Redniawie, bym powiedziała. No ale trudno. Idziemy dalej. Nie wiem, gdzie się ktoś coś... Och, widzę cię. Widzę cię. I żegnam cię. Czy macie jakieś jedzonko? Bungla mają. I złom, jak zwykle. Dobrze, może najpierw dług sobie... Jezus Maryja, misiek! Ej, gdzie przez ściany? Zombie miśku! Wow. Dobrze, że dało jakoś przejść. Ale jak on tu... Gdzie to... Co ja? Kurka wodna. Misiek, no co ty? Przez taką drzwisę, żeś się zmieściła, przez drugie już nie bardzo ci chciało? Nie wciszyłeś swojego tyłka, Boże drogi. Dobrze, bardziej to scena jest. A gdzie mikrofon? Gdzie mikrofon? No to zaś tam lezie. Pewnie będzie wyjście. Co to zaś za krzykacze? Co to tam? Co to tam się... Już ktoś tu idzie mi w moją stronę, to już... Nie? Jeszcze? Jak nie teraz, to za chwilę... Oho! Super! Ile was przyjdzie dzisiaj? Co? O Boże, nie cierpię tej okazji właśnie dlatego, bo... Tych zębiaków może przyjść tu... Igłę. Tak, jestem teraz głodna. Zajebista pora na bycie głodnym. Jak zombaki... zombiuki naciągają. Dobrze, trzeba szybko coś wszamać. Wow, ile was przyjdzie? Mam nadzieję, że nie... Dużo. A coś czuję, że dużo jednak was przyjdzie.
Muzyka jest bez powodu. Aha, nie, raczej mam na myśli, że nie jest bez powodu. Koniecznie. Wow, jeszcze mi słońce kurde świeci. Już? Chyba, że się tam dobijają jeszcze, więc... To nie jest wszystko. Tylko, żeśmy się przesunęli. Dobra. Dobrze, tu zaczęłam sprawdzać i nie skończyłam. Pragnione zombiaki, czegoś przyszło się napić. Kawy? Zombiaki, kawy byście chciały? Czy nie? Dobrze, jeszcze tu zerknę. No to czuję, że one się gdzieś tu dobijają na... Hama. Gdzieś tu kąte. Dobrze, tu na dole chyba nic nie ma. Jeszcze tą stronę przeszukam. A, pieska słyszę. Tam, że już kurde słychać było, jakby był obok. Jaski zombiaki, co wam jest? Aha, nie da się. Tak, jeszcze nikt mnie ugryzie. Użyłaś mu wejście, niech cię jeszcze gryźnie. Dobrze, co na górze w takim razie? No nie, no czemu to jakiś tam theater, coś tam, bla bla. Jak to w ogóle nie jest kino do cholery, ani nawet teatr, jak mówiłam. W razie taki klub bar, no. No super, tłumaczę, jesteście zajebiści. Wam nie wyszło. Dobra, zaś będziemy myśleli... na broń tym razem. Czy w ogóle coś tu będzie? Jakieś coś, co już nie będzie jakieś super potrzebne. I nie powiem wow. No i co mamy? Co mamy? SMG jedyneczkę, nie chcę. Złom. Ucera też nie chcę. Oj. Panie, ty gdzie? Gdzie ty mi, panie? Złom, idzie, co? To zamknięte jest, dobra. Panie, ty mój drogi, po co mi to? No to tak tu marnie. Z lekka bym powiedziała. Chyba, że jeszcze coś gdzieś jest. Szczerze nie sądzę. Muszę sobie jakąś inną stołówkę znaleźć w takim razie. Na dachu? Nie wiem. Nie sądzę, żeby też było coś na dachu. Bo nawet wyjścia na ten dach nie ma. Roch, nie chcę. Jest, tu jest. Jak ma. Następny misiek wszedł do budynku, no. No come on, wejrzysz się, miśku. Chcesz się przyjść napić? Dobrze, są schody jednak na... schody, ty zawsze będziesz ramienie ze schodami, ale to już norma. Że coś u góry jest, bo ja tak... że to nie sądzę, żeby coś tu było. No. Raczej tu nic nie będzie. No nie, no... Wyskoczę sobie tędy jednak. Jakiś skrót. No, nic tu nie ma. Bidnie. No ale trudno, no bywa. Sprawdziliśmy. Możemy się zmiatać stąd. Pomyśleć, gdzie iść. Ja bym chciała to zadanie zrobić, tylko pojadę tą ścieżką, nie chcę na... O, misiek.
Cześć, Misiek. Żegnaj, Misiek. Nie goń mi, Misiek. Dobrze, jadę. Nie będę się przez te wszystkie, kurde, te główki i złomy rozbijać, bo to potrwa dłużej, niż by było. Tak to sobie pojadę prosto, potem w lewo i spoko. A tak, kurczę, dłużej by mi to zajęło. Piesku, czuj się, bo cię przejadę. Żegnaj. Dobrze, daleko jeszcze mam taki jechać prosto? Tak, jeszcze kawałek. Spływaj. Cympie. Wow, następna nocka to już Bloody Moon będzie. Znaczy nie teraz, tylko... Jak będzie 63 dzień. A czekaj, bo cię tam jest kolejny ten... Radiacja, ja pindzile, zasinianie umie jeździć. Super, patrzcie jaka ja jestem, kurde, dobra. No właśnie. Wow. Wow, noż kurwa mać, no. Chodź tu. Zło. No i super, zaś mi stłuczenie nabił, kurde mać. Muszę sobie zaś... Użyj. Kurde, jakie to jest złe. Nie cierpię sępów. W dalszym ciągu. Mojego zdania nie zmienię. Pa! Pindzilaj ode mnie kilometry. Jejku. Jak narzekałam ostatnio na pogodę, że śniegi, deszcze i tak dalej, a teraz słońce, to też narzekam, bo za ciepło, za bardzo mi grzeje przez szybę. Bywa. Dobra, ja jadę do tego zadania. Jeszcze kawałek jest. No nie wiem, co to jest. Power boost. Skate park, o. Ale dwóch naraz, no weźcie, żeście się, Jezus Maria, jakie napaleńce małe. Wow, trzy może, co? Może 200? Odczep się. Nie, wysiadam, bo to kurde będzie mnie... Nawet trafić nie mogę. Ty też. A jeszcze jeden no leci, dziadostwo. No chodź. Wow. No, ale... Come on, co jest, kurczę? Masakra jakaś. Petrychy, przegarnę. Jedziemy dalej. Oj, jaka masakra. Masakra, masakra, jedna wielka masakra. Wtedy ten, czy coś tu, kurczę, jakiś dojazd będzie, spoko, czy tak nie bardzo. Jeszcze będzie na piechtę podbiegnąć. Próbuję na dół jeszcze zjechać, niżej. Zobacz, czy jakiegoś objazdu nie ma obok. Ej, puc cię, zombiaku. taki średnie to... Gdzieś tam u góry. Może zostawię auto, przelecimy się szybko. Gdzie to jest? To jest jakiś budynek w ogóle ten. Tu zaraz, co to jest? To tuż tu jest tam. Jakiś taki domek. Domek. Chodzi przyczepa. A gdzie jest pieska? Gdzie macie pieska? Tu był piesek. Hello?
Nie wstawaj. Nie męcz się. O, mieli jakieś zwierzaczki, rybki. Znaczy, nie bardzo rybki, ale dobra. Legam na książki. Nic. Nie chcę. Toaletkę mają. Jakieś ten... I wyjście. Jeszcze źle ci słyszę. Nie wiem, od której strony. No, tak powiedzmy, no. Jeszcze tak mieszkał. Na spokojnie. Kartki żeście zostawili. Zębek mi w ogóle minął, ale... Dobra, mniejsza z tym. Jak mówię, podejdziemy sobie tam. Chyba o tym nigdzie nie wjadę. Co to w ogóle za zadanie jest? W jakich rachunkach? Że... Aha, kilka pielęgniarek. No okej. Pani pielęgniarki zombie. No dobrze, ale gdzie jest znacznik? Znaczniczku. Tu jest, dobrze. Ile was będzie? Chodźcie. Chodźcie. Boże, słyszę, ale nie widzę jeszcze. Dobrze, tu mamy pierwszą panią. No i co? Ile was jeszcze przyjdzie? Wow, nie trafiłam. No tu jest jeszcze. I co, psio? Jeszcze jakieś po cichaczu gdzieś idzie. Chyba psio. Bo nic nie słyszę, nic nie widzę, aż zadanie znikło, czyli się zrobiło. Dobrze, gdzie mam brykę? Co to za biedna, pusta chatka stoi jakaś? Kurczę, nużą mnie te zadania. Mogliby jakieś takie naprawdę generowane te zadania robić. No ale nieważne, to nie o to chodzi. Masz sobie jakoś żyć w tym świecie. Nawet jeśli już zrobisz wszystko prawie, że no bo prawie w większości no nie powiem, że super najlepsze wszystko, ale no prawie wszystko najlepsze mam. No co ja tu osiągnę więcej? No nic, nic więcej tu już nie zrobię. Dobrze, może podjedziemy do tego... Gdzie on był, ten śmieszny handlarz? Chyba gdzieś tu, nie mam pewności. Albo tu. Nie, bo tu jest ten motel z tym połączonym. Chyba tu był, nie mam pewności, bo tu są te śmieszne. Ja sobie dam znacznik. Podjedziemy sobie, zobaczymy co tam ma. No, raczej nic nowego mi się nie zmieniło. Ale może jakieś przedmioty mu się zmieniły u niego. Dawno żeśmy nie byli. Widziałam na 60, nie wiem, drugim się zmieniało. Miały się asortyment im zmienić, ale czy to faktycznie im się zmieniło? Dobrze, jakoś tu i dojadę. Pa, zębioku. Żółtogłowy. No nic, no trzeba by jakieś zadanko sobie wziąć. Ale to i tak nie wiem, raczej nie wiem czy zrobię.
Zależy, co będzie miał fajnego. Czy będzie miał coś fajnego. Dobrze, czy ja chcę się przebijać? Aha, tędy co? Nie chcę mi się cofać, musiałabym teraz tędy. Dobrze, jakoś to objadę, mam nadzieję. Te dziury to naprawdę ktoś porobił, żebyście wpadli w to. I kolejna. Wpadnij, zostaniesz na dłużej. Dobrze, teraz chyba prawie cały czas prosto, aż tu do tego rozwidlenia. Może się kapnę. Ale trzeba będzie prawo skręcić. Może. A, jedziesz fajnie. Fajnie. O, jak widzicie, dzisiaj sobie pojeździmy. Jakoś tak wyszło. Tak, niestety będzie później odcinek niż zwykle, bo jakoś tak też wyszło. Nie o 8, 20, tylko o 10, czyli 22. Nie no, cały czas prosto jeszcze. To tam Samuel, masz moje te rameczki. A, moje rameczki, oddajcie mi. Brakuje mi ich. Jeszcze, zaraz tu będzie. Jest. No i potem w lewo. Będziemy jechać prosto. Tu raczej chyba nic nie było w tym Pop and Pills. Bo jak było, no. Ciekawe, czy coś fajnego będzie miał. Pewnie nie. No ale... No cóż zrobię. To jest wszystko losowo zrobione. Ja nie mam wpływu na to. Już dzień mamy 62. Sporo. Sporo odcinków jest. Nie wiem, tak myślę, do setki dobiję tego 7 Daysa i może zrobimy albo nowy sezon, bo już mnie ta mapa nudzi, albo innego survivala. Zmienimy sobie. Bo resztę też mam po tyle i inne. Nie wiem, Long Dark? Ta w Śnieżycy też... Ciekawe mnie to. Też nie grałam. Ile grałam, dosłownie. Nawet jednego dnia, żebym nie przeżyła. Jak się nie zagłębiałam bardzo w to. Zaś by było nubienie moje i nauka i... Wow. Tam to jest masakra, bo tam kurde musimy patrzeć na zimno. W ogóle mapę też, tam nie ma mapy. Ja wiem, że mam kiedyś gdzieś stagowaną, wydrukowaną mapę do Long Dark. Long Day? Long Dark? A Long Dark. Ale zobaczymy, nie wiem no. Dobrze, jesteśmy już przy tym. Dobrze wiedziałam. A nie, masz coś dla mnie ciekawego, bo mi się nudzi. Welcome, survivor. Już się zaktualizowało. Jezus Maryja, jakieś sępy za nami chyba przyleciały, co? Widzicie, co sprzedam mu to wszystko? No właśnie, zadanie.
Na te, co żeśmy te pielęgniarki zrobiły. Zrobili. Dobra, co masz na sprzedaż? Boże, jak to się dobala. Dajże się coś na strzymanie, cokolwiek, jakiś ptoku. Budując sobie teraz ci wyzwanie do kupienia? Dziwne. Pierwsze widzę. Żelazna się... Ale zajebiste ty masz rzeczy, warsztat. Kurde. Tu z amunicją. Co ty masz tu? Wow, karabin snajperski. A nie, pana ma gówno pan. A pieniądze też chcesz, tak ten? Ja tego nie chcę. Dobra, co ty masz za zadania? Nie to. Transport. Jedynka, dwójka. To są... To nie są skyscrapery znowu. Apartment brick. Oczywiście skyscraper. No i skyscraper i... Transport, transport. Może transport sobie. Czemu by nie? Niech będzie. Dobra, czy to coś, co się tam dobijało, tu przyleci do mnie? Gdzie to jest? Gdzie to jest ten... To zadanie? Wow, aż tu. No okej. Okay. Dobrze. Wrzucam te rzeczy. No i okej, okay, wiecie co? Zrobimy sobie cięcie. Widzimy się przy zadańku, bo to już trochę za długo by to trwało, moja jazda tam. A tak to będziemy przy zadańku, zrobimy sobie zadańko, zrobię znowu pewnie cięcie. No i zobaczymy, co handlarz nam da. Raczej nic zajebistego, bo to tylko jedno tier zadania jedynka, więc... Ważne, że coś zrobimy innego, inne miejsce chyba, chociaż wydaje mi się, że tam już byliśmy. No okej. Okay. Super, jestem już. Dobrze, no. Transport. Musimy tylko znaleźć te zapasy całe. A raczej to pójdzie szybko. Wow, nie chcę. Mięsko jedynie jakieś zwęglone, ale to takie... Nie wiem, czy jakieś zdrowe to jest takie zwęglone. Zależy, no, pewnie. Coś tu macie, na domku? Lecok i słoiki. I hops! I udało się. No i po co ci to było, co? Mogłeś tak stać i dobrze by było, a tak to... Żeś wstał. I żeś się położył. Kurczę, nie mówiłam wam ten... Zaczęłam wam gdzieś tam w jakichś odcinkach gadać o... Bloodborne i chyba skończyłam, nic nie mówiłam wam więcej. Wow, ta gra jest trudna. Boże drogi, naprawdę, to Dark Souls to się... To spoko to są przy tym. To samo to Lords of Fallen to jest pikuś. Mały pikuś. Zobaczymy. Może mi się uda skończyć. O ile się zaś nie wkurzy ostatnio, żebym się wkurzyła, bo... Pewnie to jest jakaś wredna pułapka twórców w pewnym momencie jest... Łapie was takie coś niewidzialne i was rzuca i... Na to też bym się wkurzyła, że wracając z powrotem po 20 to są... Mienia krwi? Ja je nazywam punkty. Tak piszę jednej osobie, że... I żem kurde, żem zginęła sobie, no to proste ja po prostu, no. I straciłam 20 tysięcy tych punktów, a żem się... Momentalnie żem wyłączyła grę. Spoko, pogram dzisiaj znowu ten. Ale 3 bossów już mam ubity. 4 dodatkowego jeszcze mnie wpienia. Wrócę do niego później. Masakra. Ten to ma, kurde, speedy w tyłku. I dopalacze włączone. Ale też się z nim rozprawię. Muszę sobie troszkę może po farmie pogonię sobie trochę punktów. Brakuje mi życia troszkę.
No tak troszkę. Zobaczymy, jak tam następnie, ile tych bossów w ogóle w tym Bloodborne jest. No sporo, coś mi się wydaje. Jak widziałem jakąś top listę tych najsilniejszych, od najtrudniejszego do... od najłatwiejszego do najtrudniejszego, to około 30. Chyba. Wow, po prostu. No to będzie co robić. Marzy mi się splatynowanie Bloodborne'a. Tak, ostatnio, żebym się przerzuciła na PlayStation 4. Ludzie się ze mnie śmieją, że ja tam do konsol nigdy ten... Znaczy nie powiem, że nigdy nie miałam konsoli, miałam konsolę. Ale tak, no... Dalej tak podchodzę do konsoli, że to jest coś dodatkowego, fajnego. Tu nie trzeba się męczyć, czy mi pójdzie, czy nie, bo to... Te wymagania są takie, jakie są. No. Ja sobie gram na PlayStation 4. Obok stoi w drugim pokoju PlayStation 5. Niestety mi się nie udało nagrać nic z unboxingu, no niestety. Ale jest, stoi piąteczka. Stoi niedaleko Xbox, ten mój z tego. No i czwóreczka stoi w drugim pokoju koło komputera wam. Żyć nie umierać. A teraz widziałam, że biednie zaś z tymi PlayStation 5. Tak zaś nie ma takiego dostępu, ale ceny to po niektóre to przesadzili. Ostatnio widziałam... A nie wiem, to chyba digitalka była. Digitalka zwykła powinna kosztować... Dobra, chcę spaść. 1800 chyba? Zasugerowana cena 1800 coś tam, no nie? No. A nie wiem, Neonet chyba to był. Nie pamiętam zbytnio. A tak mi się wydaje, że to był Neonet i oni mieli, no nie powiem, zestaw fajny, bardzo, nie powiem. Tylko trochę zaprzecenili się. No bo tam był dodatkowy pad, słuchawki, nie wiem, czy 100 zł było w tym, do PlayStation Store i plus na rok. I tyle. I to kosztowało 3200? Przesadzili. A tak porządnie. Powiedzmy, że to moje, to znaczy tam to PlayStation 5, to ja kupowałam, był zestaw, tak, była konsola, były trzy gry i plus na rok. To kosztowało 3,50, 3,500. 3050, no 49, no ale tak krążmy do 50. To w miarę, no gry można sprzedać, chociaż nie wiem, FIFA jedynie sprzedam. FIFA, po co mi FIFA do kurka wodna? Nie jestem wielką, chociaż nie powiem, że nie grałam nigdy, miałam fazę FIFA. Tryb kariery codziennie, żem grała. Ale tak jakoś to mech teraz. Pewnie wrócę, bo mam gdzieś tam 20. A 21 siedzi na razie w folii ze steelbookiem, więc wystawię, może na Allegro ktoś kupi. Spuszczę te 10 zł i oko będzie. Powinno pójść. Tak myślę. To jest lepsze. Poważnie? Ta piątka jest lepsza? Okej, no to... No okej, no to spoko to. I tak nie będzie ten... Modyfikacje będą takie same. Dobrze, co tu jest? Karabin snajperski fajny. Nie mam snajperskiego. Miałam, kiedyś nosiłam, ale... Aha, szóstkę już mam. Ostatni, że mi chyba. Lepsze to jest? Wait a minute, przecież tu mam modyfikację. Czekaj, wyciągnę modyfikację. Może będę... Nie będę mieć na tyle... kurwa miejsce. Czekajcie, zrobię to tak, w taki sposób. I tu jeszcze tą modyfikację ściągnę. Ej, poważnie? No poważnie, patrzcie, to jest 37.
Jest 42. Wow. No okej. Nie mam tu modyfikacji żadnych, jak widzicie, wszystko pościągałam, no to oko. Pałka plus 6 razy z 2. Drugi odcinek z pałką plus 6. Tak, zezłomuj sobie jeszcze, co? Dobrze, modyfikację chcę wrzucić jeszcze. No i teraz mamy 50. No okej, niech będzie. Kładowisko śmieci, w którym nic nie ma. Dwa shotgun mezaja. Może coś fajnego, ale... ammo, skórzane rękawice, kusza, Boże drogi. Nie wiem, czy się kiedykolwiek przekonam do kuszy. Pewnie nie mam miejsca. Bezłomuj. No oczywiście, że nie mam miejsca. Trzeba może coś zjeść. Oh shit. Widzieliście, co ja znowu robię? Złomowałam sobie ten. Brawo. Brawo, zamiast zjeść to złomuj. Boże, dlaczego? Dajcie mi puste puszki. Wydawało mi się, że powinny być... No super po prostu. Zaś złomowała żarcie i tyle, no. Dobrze, tu już chyba więcej nic nie będzie. Bo tam nie dało. Patrzyliśmy przed chwilą, no nie? Że tu nic nie było. Dobrze. Aha, bo ja spadłam z góry. Jak ja mam stąd wyjść teraz? O, takim toaletem mieli z kitraną. Wow, i jak ja teraz wejdę do góry? Co? Ja mam się przekopywać teraz? Spoko. Chciałam, że bardziej ten... utknę tu. Jeszcze. Dobra, wiecie co? Tak, widzicie? Skończyliśmy tu. No i co? Widzimy się zaraz przy tym, przy handlarzu. Zobaczymy, co tam ciekawego ma dla nas. Zrobię sobie tu cięcie. No nic, ciach, ciach. Panie, co masz dla mnie dzisiaj? Nic, spindziraj. Ale poważnie. O. Karby tu pustkowień. Też składnik wytwarzań. Dobra mi się znaleźć sposób, aby pozyskać go czasem trochę z samochodów i... posażenia medycznego. Dobrze, to teraz kwas będzie nam z samochodów wyskakiwał. Z samochodów... paczek kwasu. Dobrze, wezmę sobie to. Rurą bomby. On do magnum sobie też wezmę. No i wsio, nieważne, spadaj. Bo co ty będziesz miał? Jakie będziesz miał? Dwójkę, ale to może na następny odcinek sobie zabierzemy. Zobaczymy, co to będzie za fajne zadanko. Lub nie fajne. No okej, spoko, tak jakoś to w miarę w miarę. To magnum mamy trochę. Ciekawe, czy to jest ostatni? Pewnie nie, nie sądzę. Zaraz się dowiemy, czy to ostatni tom, który potrzebuje, czy jeszcze coś potrzebuje. Skarbów pustkowi. Tak, ostatni. Spoko, co jest z tego? Skarby. Co z tego jest za... tutaj, o właśnie. Zyskaj włókna wojskowe, ale z czego? Pozyskuj, ale... ale to z ciuchów tych wojskowych będziemy dostawać włókna? Te takie niebieskie, takie śmieszne jakby... bandaże, to znaczy... trochę jak bandaże, takie... no zobaczymy, tak mi się wydaje, że to są chyba włókna te wojskowe, takie... to do wojskowych ciuchów to są chyba potrzebne, ale wojskowe ciuchy to są lekkie, lekka zbroja. Ja bardziej mocną, ciężką zbroję zazwyczaj lubię. No okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku właśnie pójdziemy, zrobimy sobie to zadanie. Ono jest gdzieś... no prawie w tym samym mieście. No to było chyba gdzieś tu, w tym stronę, a to jest transport jest obok tu. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało.
komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die. Dzięki, cześć.